Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Niestety dalej jest straszny upał, ale może to akurat dobrze tym razem, ponieważ będzie to pasowało tematycznie do odcinka, bo dzisiaj opowiem Wam o książkach, które według mnie są idealne na lato. Film o książkach na lato pojawiał się już na moim kanale w zeszłym roku i chyba 2 lata temu. Na pewno przynajmniej 2 razy, tak mi się wydaje, go nagrywałam. I być może niektóre książki tutaj się powtórzą, ale o tym Wam powiem w trakcie tego filmu. Natomiast lato to jest dla mnie taki czas, gdzie tak najbardziej chce mi się czytać albo jakieś takie lekkie, przyjemne romanse, albo thrillery. Nie wiem dlaczego, bo thrillery bardziej pasują tak tematycznie może do jesieni, do zimy. A ja właśnie latem mam na nie największą ochotę z jakiegoś powodu. No i mam tutaj ze sobą 2 i może właśnie od nich zacznę. Jest to autorka Frida McFadden i mam tutaj Pomoc domową oraz jej najnowszą książkę wydaną w Polsce, czyli Skazanego. Obie te książki czytałam. Pomoc domowa podobała mi się odrobinkę bardziej, ale oba te thrillery to są takie bardzo wciągające, bardzo angażujące, takie no czytadła jednak, wiadomo. Tutaj być może ta fabuła nie jest jakoś super skomplikowana, ale jednak obie te książki czytałam z takim naprawdę zapartym tchem, bardzo przyjemnie i bardzo szybko mi się je czytało i właśnie w takiej kategorii rozrywkowej według mnie sprawdzą się idealnie, także jeżeli macie w planach jakiś urlop albo leżenie na plaży, na basenie, no to myślę, że to może być coś, co się sprawdzi świetnie. Pomoc domowa to jest książka, która opowiada o dziewczynie, która wychodzi z więzienia i szuka pracy, a ponieważ no, ma w papierach jednak, że była skazana, no to tę pracę jest jej bardzo, bardzo trudno znaleźć i kiedy dostaje ofertę pracy w takim bogatym domu, jako opiekunka, jako niania, jest bardzo zaskoczona, że udało jej się taką pracę znaleźć, ale jednocześnie no, nie stara się tego w żaden sposób negować, bo jest to jednak oferta naprawdę dosyć lukratywna. Wiąże się to z zamieszkaniem w tej posiadłości i właściwie niemal od pierwszego dnia pracy zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Pani domu Nina zachowuje się również bardzo dziwnie, robi różne takie niezrozumiałe rzeczy. Tak więc mniej więcej na tym opiera się fabuła. Natomiast w książce Skazany mamy pielęgniarkę, która pracuje w więzieniu blisko swojego miasteczka. Ona tam właściwie wraca po wielu, wielu latach, żeby przejąć dom po zmarłych rodzicach i zatrudnia się w więzieniu, w którym pracuje mężczyzna, który trafił do tego więzienia z jej powodu. Dlaczego, może nie będę zdradzać, natomiast siłą rzeczy po wielu latach spotyka go ponownie i pewne stare historie tutaj również wychodzą na jaw. Także myślę, że Frida McFadden sprawdzi się idealnie na lato. Sama też mam w planach jeszcze przynajmniej jedną jej książkę, tylko właśnie zastanawiam się, czy będzie to Pomoc domowa Sekret, czyli tak jakby druga część tej historii, czy ta druga jej książka, która jest wydana w Polsce za zamkniętymi drzwiami, czy coś takiego. Także jeżeli wiecie, jeżeli znacie i czytaliście obie książki, to dajcie znać, która z nich jest lepsza i którą bardziej polecacie. Wspomniałam też o romansach i to właściwie może być każdy romans. Ja tutaj akurat mam książki Emily Henry. Mam tutaj Funny Story i Beach Read. To są 2 książki, które chyba podobały mi się najbardziej, jeżeli chodzi o tę autorkę, ponieważ czytałam wszystkie. I też 2, które akurat mam na swojej półce, ponieważ pozostałe czytałam na Legimi. Natomiast jeżeli miałabym wybierać z tych 2, to chyba Funny Story jest najlepszą jej książką. To jest też książka, którą czytałam ostatnio, więc być może myślę tak, dlatego że po prostu mam ją na świeżo. Tutaj mamy historię kobiety, która na kilka dni przed ślubem rozstaje się ze swoim narzeczonym, ponieważ okazuje się, że on jednak chce wiązać swoje życie z taką przyjaciółką z dzieciństwa. Oczywiście przez cały czas trwania ich związku zapewniał Daphne, czyli główną bohaterkę, że między nimi jest tylko przyjaźń, no ale tuż przed ślubem okazuje się, że jednak jest tam coś więcej. No i właśnie Daphne, ponieważ no, zostaje z dnia na dzień właściwie bez mieszkania, które dzieliła wspólnie z narzeczonym, wprowadza się do byłego chłopaka Petry, czyli właśnie tej przyjaciółki, która zeszła się z byłym narzeczonym Peterem Daphne. Wydaje mi się, że powiedziałam to w jakiś strasznie skomplikowany sposób, chociaż to oczywiście nie jest takie skomplikowane. Jest to bardzo przyjemna książka, bardzo taka lekka, miło się ją czyta. Wydaje mi się, że też nie jest taka denerwująca, bo akurat niektóre książki tej autorki mają taki problem z bohaterami, że oni albo ze sobą nie rozmawiają, albo są tutaj jakieś takie dramaty, które jedna rozmowa by rozwiązała, albo coś po prostu mi w nich nie do końca gra, bo też to nie jest tak, że ja jestem jakąś wielką fanką Emily Henry. Natomiast to są takie przyjemne, lekkie książki właśnie. Tutaj mamy historię 2 pisarzy, pisarza i pisarki, którzy zmagają się z brakiem weny twórczej. No i January wprowadza się do takiego domku przy plaży, to jest chyba domek, który należy do jej ojca, już mogę dokładnie nie pamiętać, ponieważ tę książkę czytałam chyba z 2 lata temu, żeby tam właśnie na nowo się jakoś zainspirować i żeby napisać romans, ponieważ jest to autorka romansów i spotyka właśnie tam swojego takiego, powiedzmy, wroga, jeżeli chodzi o pracę, mężczyznę, z którym kiedyś miała jakieś starcia chyba na studiach, który pisze jakieś takie, wiecie, poważne książki i on troszkę tak pogardza tym gatunkiem, który tworzy January. Natomiast oni zawierają taki pakt, że wzajemnie się będą inspirować, ponieważ tak jak wspomniałam, oboje cierpią na brak weny twórczej, a mają umowę z wydawnictwami, które zobowiązują ich po prostu do napisania kolejnej książki. I zamieniają się gatunkami, to znaczy Augustus ma napisać właśnie romans, natomiast January ma napisać jakąś poważniejszą powieść. Oczywiście wynika z tego romans, to myślę, że nie jest tajemnicą. Tutaj jest ten motyw właśnie Enemies to Lovers. Dla mnie to też była bardzo przyjemna książka, chociaż wiem, że ona chyba ze wszystkich książek tej autorki wzbudziła najwięcej kontrowersji. No ale tak jak mówię, to nie jest nic specjalnego, to są takie po prostu przyjemne czytadła, również idealne na plażę, na urlop,
na zrelaksowanie się. Jeżeli chodzi o takie nieco cięższe tematy, to mam tutaj dwie książki, o których na pewno wspominałam w którymś z tych filmów właśnie Książki na lato. Nie pamiętam, czy w tym rok temu, czy w tym poprzednim, natomiast one są tak dobre i tak bardzo ta akcja rozgrywa się latem, ale jednocześnie jest to takie mroczne, że no żal byłoby mi o nich nie wspomnieć. I mam tutaj książkę Marie Aubert Dorośli. To jest według mnie najlepsza jej książka, która do tej pory została wydana w Polsce. Tutaj mamy historię Idy, 40-letniej kobiety, która jest samotna, nie ma dzieci i jej siostry, która jest jej przeciwieństwem. Ona ma swoją rodzinę, właśnie ma dzieci. I obydwie spotykają się podczas lata w Norwegii w takim rodzinnym domku letniskowym. No i tam Ida ma trochę problemy, żeby zaakceptować to szczęście swojej siostry, zazdrości jej tego, co ona ma, a czego Ida no prawdopodobnie już miała nie będzie, ponieważ jest po 40, więc rzeczywiście ten jej czas na posiadanie dzieci się kończy. No i dzieją się tutaj różne niefajne rzeczy właśnie między siostrami. To jest taka książka o relacjach rodzinnych, o jakichś takich tajemnicach, urazach. Bardzo, bardzo ciekawa, interesująca, wciągająca mini powieść, bo to jest króciutka książeczka, ale ona naprawdę sprawia, że można w nią całkowicie wsiąknąć. I jest taka ciężka, duszna, ten klimat jest niesamowity, mimo że to jest lato. Teoretycznie taka beztroska, domek letniskowy gdzieś przy fiordach w Norwegii, piękne okoliczności przyrody. No to jednak ta sytuacja rodzinna jest tutaj bardzo napięta. Świetnie się to czyta. To dla mnie ma troszeczkę takie nawet z tego na thrilleru momentami. Bardzo gorąco polecam na lato, jeżeli lubicie takie właśnie cięższe klimaty, coś trochę poważniejszego niż romans czy thriller. Myślę, że ta książka ma szansę Wam się spodobać, ona jest naprawdę świetna. I druga książka, która tematycznie jest bardzo podobna, to jest książka Utonęła Therese Bowman. To z kolei jest szwedzka pisarka, tak więc tutaj mamy lato w Norwegii, tutaj mamy lato w Szwecji. I właściwie fabuła jest bardzo podobna. Jedna z sióstr przyjeżdża do domku do drugiej, druga ma męża, rodzinę, a ta pierwsza jest taka troszeczkę niezadowolona z życia, nie do końca jej w życiu wyszło. I też właśnie mamy te napięte relacje między dwoma siostrami i mężczyznę gdzieś tam czającego się w tle. Także one są tematycznie bardzo podobne i właściwie tak atmosferą też są dosyć podobne. To znaczy też jest taka gęsta, też jest taka napięta. Tutaj w ogóle jest nawiązanie do sztuki, do obrazu Ofelia, o ile dobrze pamiętam, bo też tą książkę czytałam już jakiś czas temu. Także jeżeli przeczytacie jedną z tych dwóch książek i Wam się spodoba, to druga też myślę, że ma duże szanse Wam się spodobać. I ta książka też dosłownie jest napisana jak thriller. Ona też jest taka mroczna, niepokojąca. Też nie do końca wiadomo, co tutaj się wydarzy i do czego to wszystko dąży. Nawet powiedziałabym, że ta jest chyba troszkę mroczniejsza niż Dorośli. Także jeżeli lubicie takie klimaty, to również bardzo polecam. I mam tutaj też zbiór opowiadań Floryda, napisany przez Lauren Groff. O ile druga książka tej autorki, którą czytałam, czyli Fatum i Furia, bardzo mi się nie podobała. Tak, Floryda uważam, że ma naprawdę niezły potencjał, chociaż są to opowiadania, więc oczywiście są tutaj lepsze i gorsze, ale wszystkie rozgrywają się na Florydzie i nie jest to taka letnia, wakacyjna Floryda, Miami Beach, Key West, tego typu rzeczy, tylko właśnie taka mroczna, mokradła, bagna, krokodyle, aligatory. Bardzo mroczne są te opowiadania, chociaż też nie w taki oczywisty sposób. Tutaj też bardziej wszystko jest w tej atmosferze. Także również bardzo polecam, jeżeli macie ochotę na takie letnie, ale jednocześnie mroczniejsze klimaty. Książka, którą tylko tutaj mignę, nie będę się na jej temat rozwodzić, bo pewnie macie już jej dość. A są to Ryby Melissy Broder. To jest książka, która rozgrywa się również latem przy Venice Beach. Mamy ocean, mamy różne inne takie wodne nawiązania. Bardzo dobra na lato, bardzo ciekawa, bardzo dziwna, taka niejednoznaczna. Wiem, że to też jest taka książka, którą można albo pokochać, albo znienawidzić, ale mówiłam o niej już tyle na kanale, że myślę, że nie będę się po raz kolejny na jej temat rozgadywać. I już przedostatnia książka, którą tutaj mam w tym zestawieniu i chyba ostatnia w wersji papierowej, to jest książka Maya Angelou Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak. To jest seria, w tym momencie chyba w Polsce ukazały się 3 części tej historii. To jest taka powieść autobiograficzna właśnie Maya Angelou. I ta książka kojarzy mi się z latem z tego względu, że ona rozgrywa się gdzieś na południu Stanów Zjednoczonych, więc też ta atmosfera jest taka gorąca, duszna. To jest takie głębokie południe, gdzie rasizm jest bardzo zakorzeniony. Maya Angelou to jest czarna kobieta, więc ona też borykała się z wieloma trudnościami. To były chyba lata 60, o ile się nie mylę, ten okres jej dorastania, bo właśnie pierwszy tom to jest jeszcze takie jej dzieciństwo i młodość, a kolejne tomy są, no kiedy jest już oczywiście coraz starsza. No ale właśnie myślę, że przez ten taki klimat południowych Stanów bardzo dobrze wpasowuje się w letnie klimaty, chociaż też oczywiście nie są to lekkie książki. Lekko i przyjemnie już było, teraz raczej mamy takie właśnie cięższe klimaty, także też myślę, że Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak i w ogóle cała ta seria bardzo dobrze wpasuje się w takie letnie klimaty. I ostatnia książka, o której chciałabym tutaj wspomnieć, to też jest powieść, która rozgrywa się latem, rozgrywa się w dużej mierze na plaży, ale jednocześnie nie jest aż taka lekka i przyjemna, a jest to Córka Eleny Ferrante. To jest też książka, która jakiś czas temu znalazła się na moim kanale, także też o niej już mówiłam, więc też nie chciałabym się aż tak rozgadywać, raczej bardziej skrótowo tutaj wspomnieć, o czym to w ogóle jest. Córka to jest książka o prawie 50-letniej kobiecie Ledzie, która jest jakąś wykładowczynią na uniwersytecie, z tego co pamiętam. No i właśnie w czasie wakacji wyjeżdża nad morze, tam sobie pracuje w ciszy, układa konspekty na kolejny rok akademicki.
To jest matka dorosłych córek i to też jest tutaj bardzo ważne, że ona jest matką, ponieważ cała ta fabuła rozpoczyna się w momencie, kiedy ona jest na plaży właśnie w tej letniej miejscowości, do której pojechała i spotyka kobietę z malutkim dzieckiem. I ta kobieta i właśnie ta jej relacja z tym dzieckiem jest takim przyczynkiem do takich rozważań na tego, co to oznacza właściwie być matką, co to znaczy macierzyństwo. Czy bycie matką to jest jedyna rola kobiety? Czy to definiuje kobietę już na zawsze? Czy można być matką, a jednocześnie kimś innym i tym samym być dobrą matką, a nie właśnie no, jakąś taką, wiecie, wyrodną, ponieważ poświęca się też czas na inne pasje. Bardzo ciekawa książka, chociaż wydaje mi się, że w tym momencie już nie jest jakaś przełomowa, natomiast to jest książka, która wychodziła jakoś początkiem lat 2000 i wydaje mi się, że w tamtym okresie to była książka absolutnie rewolucyjna. Takie mam wrażenie, nie wiem, czy tak było. Natomiast mogła taka być, bo rzeczywiście te treści teraz już może nie są kontrowersyjne, a wtedy rzeczywiście mogły być takie, no bo, no wiecie, no jak to? Kobieta, która jest matką, ma dwie dorosłe córki, które wychowała no, na dobre osoby, jak może w ogóle się zastanawiać, czy to jest jakieś zmarnowane życie, czy mogła w tym czasie zrobić coś innego, że to w ogóle, no wiecie, że no nie bardzo, nie wypada nawet tak myśleć. No i właśnie to jest taka książka trochę o tym, także też bardzo ciekawa. No i jednocześnie ta akcja rozgrywająca się latem, plaża, morze, tam też jest taki wątek z zaginioną laleczką, którą ta mała dziewczynka zgubiła gdzieś na plaży. Także też myślę, że na lato nada się idealnie ze względu na ten właśnie letni klimat. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki na lato, które polecam. Dajcie koniecznie znać, co Wy lubicie czytać latem, jakie gatunki, może jakie książki. Może macie też do polecenia jakąś taką właśnie bardzo, bardzo letnią książkę albo książkę, której akcja dzieje się latem. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!